Kijowa. W Warszawie minęła 9.30. W raporcie z Kijowa wita się z Państwem Artur Żak, a realizuje tę audycję Szymon Dąbrowski. Mówię do Państwa te słowa z Grodu nad Pełtwią, czyli z Lwowa, ale niebawem przeniesiemy się do Kijowa nad Wielkim Dnieprem i połączymy się z korespondentem Radia Wnet Dmytrem Antoniukiem, a już razem wywołamy gospodarza raportu z Kijowa Pawła Bobołowicza, który zapewne, jak Państwo dobrze wiecie, jest w trakcie kolejnej wyprawy humanitarnej na wschód Ukrainy. Ale zanim przejdziemy do dalszej części audycji, skrót najnowszych informacji z Ukrainy, który w 386 dniu pełnowymiarowej inwazji z Rosji na Ukrainę przygotowała Daria Gordijko. 9 krajów zobowiązało się do dostarczenia ponad 150 czołgów Leopard, poinformował o tym podczas 10. szczytu Rammstein sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin. 10. szczyt odbył się online i zgromadził ministrów obrony z ponad 50 krajów. Minister obrony Ukrainy Oleksiy Reznikow nazwał wyniki szczytu optymistycznymi, a prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że zostały podjęte decyzje. Natomiast Izrael po raz pierwszy zatwierdził sprzedaż sprzętu wojskowego Ukrainie. Siły zbrojne Ukrainy będą mogły otrzymać elektroniczne systemy walki z bezzałogowymi statkami powietrznymi, czyli z dronami. Napisał o tym Axios, powołując się na źródła izraelskie i ukraińskie. Ukraina odnotowuje nietypową rosyjską aktywność na Morzu Czarnym. Rosja wycofała 20 okrętów i wiele jednostek floty pomocniczej. Według rzeczniczki Dowództwa Operacyjnego Południe Natalii Humeniuk wszystkie okręty są rozproszone, więc niewykluczone, że Rosjanie próbują odnaleźć wrak amerykańskiego drona. Wcześniej sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikolaj Patruszow powiedział, że Rosja będzie próbowała wydobyć z namorskiego wrak amerykańskiego bezzałogowca, który został strącony 14 marca przez rosyjski myśliwiec nad Morzem Czarnym. W Stanach Zjednoczonych mówią, że wrak zatonął na głębokości ponad kilometra, a wszystkie cenne dane zostały wcześniej zniszczone, przed zatopieniem. Rosyjskie media informują, że w ponad 30 regionach Rosji mieszkańcy zgłaszają otrzymywanie wezwań do komisariatów wojskowych. Władze Federacji Rosyjskiej natomiast zapewniają, że podlegające pod obowiązek służby wojskowej są wzywani w celu wyjaśnienia danych, a nie w celu natychmiastowej mobilizacji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się, że uzgodnienia nowego programu dla Ukrainy zostaną zatwierdzone w najbliższych dniach. Tak wynika z oświadczenia stałego przedstawiciela Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Ukrainie. Negocjacje były prowadzone w Warszawie. To był skrót najważniejszych informacji z walczącej Ukrainy, który przygotowała dla Państwa niezawodna Daria Gordijko. A teraz przenosimy się do Kijowa i mam nadzieję, że mamy na łączach Dmytra. Dzień dobry, Dmytrze. Witaj Arturze, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj to jest kolejny dzień, kiedy rosyjskie migi z terenu Białorusi nękają Ukrainę. Dzisiaj trwa alarm powietrzny, w Kijowie także. Czy może masz jakieś dodatkowe informacje, czy jest większe zagrożenie, czy to tak jak w poprzednich dniach kilka razy po prostu rosyjskie samoloty startują, żeby nękać obronę powietrzną i obywateli Ukrainy? Na razie jest tak, że startują po prostu te samoloty typu MiG-31K i ich oni gdzieś przenoszą się, tak? Oni po prostu zmieniają swoją dyslokację, zmieniają też lotniska i to powoduje te alarmy w całej Ukrainie, ponieważ jak dobrze wiemy, już niestety te samoloty mogą nieść rakiety typu Kinżal, przeciwko którym na razie my jeszcze nie mamy broni, chociaż niektórzy eksperci mówią, że akurat amerykańska systema Patriot może stawić czoło takim rakietom i my bardzo czekamy, że ten system już nareszcie trafi do Ukrainy. Ale na przykład 2 dni temu podczas jednego z takich alarmów, który był wywołany przez startowanie takiego migu, Rosja też uderzyła z innych samolotów nad Morzem Czarnym w brzeg Odeskiego obwodu Ukrainy, mianowicie w miasteczko, kurortne miasteczko Zatoka. Myślę, że niektórzy z Państwa byliście w tej zatoce przed tą inwazją.
No bo to bardzo znane miejscowość taka wypoczynkowa i teraz w Zatoce, jak i w ubiegłym roku podczas tego sezonu letniskowego, tam nikogo nie było na plażach, bo plaże po prostu są zaminowane. No i ta rakieta, która była wypuszczona z nad Morza Czarnego, ona była zastrzelona obroną przeciwrakietową, ale spadła prawie na przedszkole w tej zatoce. Całe szczęście, że dzieci tam nie było w tym momencie. Ta budowla została mocno uszkodzona. Także na razie jest, moim zdaniem, to jest po prostu też element te liczne alarmy, które my doświadczujemy już trzeci dzień z kolei, to jest po prostu też jednym z elementów terroryzmu rosyjskiego, ponieważ podczas takich alarmów często nic nie działa, więc też to jest uderzenie w gospodarkę ukraińską. No i tak to jest. Jak rozmawiałem wczoraj z moim znajomym, z moim kolegą, który jest oficerem wojska ukraińskiego i właśnie jest oficerem obrony powietrznej, on właśnie twierdzi, że to jest takie rozproszone działanie, jest po to, żeby właśnie też między innymi wykryć obronę przeciwlotniczą ukraińską, a także właśnie wycieńczyć tę obronę, która musi cały czas podrywać się do działania, namierzać potencjalne cele. Ciekawa informacja, którą się też wczoraj dowiedziałem. Okazuje się, że kinżały, ta super broń rosyjska, czyli hipersoniczne pociski rakietowe, faktycznie są hipersoniczne, ale w momencie, w którym namierzają cel, muszą zwolnić do szybkości zwykłej rakiety balistycznej typu Iskander, więc prawdopodobnie nawet te modernizowane systemy S-300 ukraińskie są w stanie strącić taką rakietę i nawet ponoć jednego kinżała podczas tego pełnowymiarowego konfliktu Ukraińcom udało się strącić. Ale Dmytrze, mam jeszcze inne pytanie. Cała Polska żyje aferą szpiegowską. O 11 ma się odbyć konferencja między innymi koordynatora do spraw służb specjalnych w Polsce i ministra spraw wewnętrznych, ale powiedz mi, czy to odbiło się jakimś echem właśnie na Ukrainie? Czy Kijów i reszta Ukrainy jakoś komentuje to wydarzenie? No na razie my mamy informacje tylko w takich portalach typu Ukraińska Prawda, czyli w mediach społecznościowych na razie jeszcze nie ma jakiejś ostrej reakcji na to, chociaż ja wśród oczywiście swoich przyjaciół polskich oczywiście już czytam o tym, co wydarzyło się. No i zaczekamy oczywiście na preskonferencję o 11:00, gdzie mam nadzieję, będą jakieś szczegóły. Jedyne, co było napisane, jak podała na przykład Ukraińska Prawda, że te szpiegi, których zaaresztowano chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to oni są pochodzenia z krajów za wschodnimi granicami Polski. To może być Białoruś, tak i Rosja, tak i nawet Ukraina, ponieważ nawet w Ukrainie my wykrywamy też szpiegów obywateli Ukrainy, które działają na korzyść Rosji, niestety. Niestety tak jest. Służba Bezpieczeństwa praktycznie Ukrainy praktycznie codziennie donosi o aresztowaniach mniej lub bardziej ważnych agentach. Tutaj nie wspomnę teraz o działaniach na terenie Ławry Kijowo-Pieczerskiej i organizowanych tych demonstracjach, że to tak nazwę, bo nie chciałbym mówić o tym jako o modlitwie i potencjalnych prowokacjach na terenie Ławry Kijowo-Pieczerskiej. Ale jeżeli Dmytrze pozwolisz, spróbujemy może wywołać Pawła. Może Paweł jest z nami teraz na łączach. Może Paweł już jest na antenie. Halo, halo, Pawle. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry, Dmytrze. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, Pawle. Jesteś teraz na wschodzie Ukrainy i myślę, że mogę powiedzieć, gdzie jesteś, bo już w poranku z Krzysztofem Skowrońskim rozmawiając mówiłeś, jesteś w Zaporożu. Co robisz w Zaporożu? Takie banalne pytanie. Tak, to taki wschód, ale bardziej południowy już Ukrainy. W Zaporożu tutaj dotarliśmy z konwojem humanitarnym po tym, jak rzeczywiście byliśmy na tym najbardziej wysuniętym odcinku bachmucko-konstantyniwskim. Tam przypomnę z konwojem pod patronatem z inicjatywy pani wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pani Małgorzaty Gosiewskiej w Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Przekazywaliśmy dary ludności cywilnej, też dary od naszych słuchaczy, ale też dary dla ukraińskiej armii, a później konwój przeniósł się do obwodu zaporowskiego, gdzie z kolei pani wicemarszałek i Fundacja Solidarności Międzynarodowej przekazała dary dla ludności i rzeszy stacjonujących w tym obwodzie. Tutaj też trwają walki, może gdzieś z polskiej perspektywy ten fakt umyka, ale to są bardzo ciężkie sytuacje wokół Zaporoża. Praktycznie siły rosyjskie są kilkadziesiąt kilometrów od miasta, ale to nie jest jakaś odległość taka, która miasto od linii wojny odsuwa. Jeszcze jest po drodze mnóstwo małych miejscowości i tam sytuacja jest też bardzo skomplikowana. A dary też dotarły dla Legionu Gruzińskiego. To formacja, która walczy w ramach Zbrojnych Sił Ukrainy, a w której główną część, zgodnie z nazwą, stanowią Gruzini. Ale nie tylko. Są też tam żołnierze z innych krajów. Mam nadzieję, że przy kolejnej okazji będę mógł też o tym opowiedzieć. Konwój i pani wicemarszałek już teraz są bardziej w rejonach centralnej Ukrainy i też na pewno będziemy informowali o tym, gdzie, w jakich miejscach znowu były przekazane dary, kto jest ich odbiorcą, ale ja pozostałem w Zaporożu, więc nasze drogi troszeczkę w tym momencie już są inne. I od dwóch dni obserwuję sytuację w mieście, obserwuję, co tutaj się dzieje, jak żyje to miasto. Miasto, które znajduje się faktycznie na linii frontu, gdy panowie rozmawialiście o tym alarmie przeciwlotniczym, który obejmuje dzisiaj całą Ukrainę, a wczoraj rzeczywiście wielokrotnie nękał Ukrainę. W Zaporożu też trwa ten alarm, ale oprócz alarmu, to jednak jest miasto, które jest w zasięgu wspomnianych i rakiet S-300, ale też miejscowości obwodu zaporowskiego. To są miejscowości, które są w zasięgu artylerii rosyjskiej, dlatego tutaj dochodzi do zdecydowanie większej liczby ostrzałów. W mieście słychać dźwięki ostrzałów, eksplozje właściwie nie cichną, chociaż to nie jest tak, że mieszkańcy tutaj reagują jakoś nerwowo, raczej ze spokojem. To osoby takie jak ja, które przyjeżdżają z zewnątrz, może bardziej na to zwracają uwagę, ale komunikaty są bardzo niepokojące, bo tylko w ciągu ostatniej doby 17 w miejscowości zostało ostrzelanych przez siły rosyjskie. 10 budowli cywilnej infrastruktury zostało zniszczonych i to właśnie najczęściej w wyniku działania normalnej artylerii, która do obwodu zaporowskiego, przecież częściowo też okupowanego, dosięga i do tej miejscowości dosięga. Gdy się wyjeżdża z Zaporoża, wjeżdża się na jego rogatki, to właściwie wjeżdża się już w strefę taką bezpośrednio przyfrontową. To też widać po obecności oczywiście ukraińskich żołnierzy, ale też tych posterunkach dla ludności cywilnej wiele miejsc nie jest dostępnych, albo jest dostępnych przy posiadaniu odpowiednich przepustek. To też powoduje, że to życie oczywiście tutaj jest całkowicie inne. A w samym mieście, no cóż, dzisiaj też wspominałem o tym w poranku, mieszkańcy starają się żyć w sposób normalny. Teraz akurat pada deszcz, ale wczoraj była piękna pogoda, słoneczna. Byłem przez chwilę w sercu Ukrainy, niezwykłym miejscu, które, tak jak tutaj mówili gospodarze tego naszego pobytu, mówili, nie jest ani na lewym brzegu Dniepru, ani na prawym brzegu Dniepru. Jest po prostu sercem Ukrainy. To oczywiście Chortyca, to oczywiście miejsce związane z tradycjami kozackimi, a miejsce, które dla Ukrainy stanowi jeden z takich symboli narodzenia się państwa ukraińskiego i tradycji kozackiej. I gdy przebywałem, to jest potężna wyspa, bo ona ma oczywiście kilka takich miejsc związanych bezpośrednio z upamiętnieniem wydarzeń historycznych, rekonstrukcji historycznych, pomnik, ale to jest też taka duża powierzchnia, gdzie są po prostu drzewa, potężne łąki i zlokalizowana w centrum
centrum miasta na Dnieprze jednak trochę inaczej funkcjonuje, bo właśnie tam najlepiej słychać dźwięki eksplozji i wybuchu, widać też unoszące się dymy. Zresztą gdy się patrzy w kierunku południowym z Zaporoża, to niebo różni się, ono jest takie gęsto, ono jest zadymione. To świadczy o tym, że te walki cały czas niestety tutaj trwają. Tutaj widzę, że Dbytro zadaje pytanie, czy właśnie Hortyca, muzeum na Hortycy jest otwarte. Niestety muzeum nie jest otwarte, ale ja, korzystając z pewnych możliwości, które daje i zabezpieczenie tego przejazdu przez siły specjalnych operacji, też miejscowych znajomości, miałem okazję zobaczyć kilka miejsc, może więcej opowiem o tym w programie wschodnim. Jakby dziwnie to nie brzmiało, ale nawet znalazł się wczoraj czas na to, żeby strzelać z łuku na Hortycy, nie z broni palnej, tylko z łuku. Nie do przeciwnika, ale do tarczy, ale taki moment refleksu na wyspie, na której było słychać wojnę, był i to korzystałem z niego, dzięki temu, że korzystali z niego ukraińscy żołnierze, miałem okazję też w takiej formie odpoczynku wziąć udział i żałowałem, Dmytrze, że nie zrealizowaliśmy tej naszej podróży w kierunku Hortycy na kajakach. Patrzyłem na Tamę i zastanawiałem się, jakbyśmy ją ominęli, jakby to wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że kiedyś do tego powrócimy. No bo ja myślę, że powrócimy i będziemy, jak mówi propaganda rosyjska, że Ukraińcy pragną mieć dwóch tych rabów, tak? Z na przykład niewolników. Niewolników, to ja myślę, że nasi niewolnicy nam przyniosą te kajaki przez Tamę i spokojnie popływiemy dalej. Już teraz sobie wyobrażam komentarze pod dzisiejszym raportem, Dmytrze, to będzie dopiero skandal. Panowie nie tylko chcą, a to jest im gwarantowane tak naprawdę i to było gwarantowane jeszcze w 2014 roku, a teraz biorąc pod uwagę skalę tej fazy wojny rosyjsko-ukraińskiej, to pewnie tych niewolników każdy obywatel Ukrainy będzie mógł posiadać znacznie większą ilość niż dwóch. Część już niewolników nie pisujmy się w rosyjską propagandę. Pawle, ale przed audycją rozmawialiśmy, że wrócisz trochę do Konstantynówki, właśnie do tego miasta, które jest no, bardzo blisko frontu i opowiesz jeszcze właśnie o tych darach, o pomocy humanitarnej, która dotarła do Konstantynówki. Tak, oczywiście mamy bardzo dużo materiałów, relacji i chcielibyśmy Państwu je udostępnić w naszych korespondencjach. Chcielibyśmy, żebyście Państwo posłuchali tych opowieści bezpośrednio z ust mieszkańców tych terenów. Konstantynówka to ta miejscowość, która znajduje się na tym kierunku bachmuckim, miejscowość, która potencjalnie może być kolejnym miejscem ataku, nawet bez zdobycia Bachmutu, bo ona się znajduje bardzo blisko rosyjskich pozycji. Tam też dolatują pociski artyleryjskie w czasie pobytu w Konstantynówce. Tak jak opowiadałem w poprzednim raporcie, niestety byliśmy świadkami i ostrzału rakietowego, tej rakiety Uragan, która rzuciła ładunki kasetowe, ale też ostrzału artyleryjskiego i to dosłownie, dokładnie w tym momencie, kiedy były wypakowywane dary z polskiej ciężarówki, której na koniec, można powiedzieć, świata do Konstantynówki przywiozła. Ale pani marszałek odwiedziła też mieszkańców Konstantynówki, do kilku mieszkańców bezpośrednio zawiozła i generatory, i inne żywność, koce, to co tym mieszkańcom jest potrzebne. Byliśmy w takim mieszkaniu w zniszczonym bloku i tam nagrałem tę relację, tę opowieść o tym, co w Konstantynówce się dzieje. Posłuchajcie Państwo. Было очень страшно. Тут только детям приготовила завтрак, только сели чай попить. Шибы вылетели разом с рамы окна. Было очень страшно. Допиру приготовила детям снедание, и как только уселись, чтобы се напить хербаты, нагле чарный дым. Темность. Спарализовало мне, и не видела, где я. Забачила пекло. Опритомняла, допиру, как спойжала на сестры. Причеш уселись, чтобы разом спульни съесть снедание. Спойжала на нем, а она тримала се за
twarz, z której sączyła się krew. Strasznie pocięło jej twarz. Cała twarz była w strzępach. Miała naderwaną wargę i ucho. Patrzę na wnuczkę, a po jej brodzie również cieknie krew, bo ją też zaczepiło. Wnuk siedział i się uczył, bo akurat miał lekcje online. Ocknął się dopiero, jak leżał na progu. Krzyczy: Witia, Witia, a on mówi, że go boli. Patrzę, a w okolicach kręgosłupa wbiło mu się 4 odłamki szkła. Niezwłocznie wezwaliśmy karetkę. Zabrali ich do szpitala i tam zszywali. To było okropne. Bardzo strasznie jest zobaczyć to piekło na własne oczy. Inaczej jest, jak oglądasz w telewizji, jak ludzie cierpią. Też współczuwasz, ale jak się przekonasz na własnej skórze, to dochodzisz do wniosku, że nawet wrogowi tego nie możesz życzyć. Pragnę, żeby to wszystko jak najszybciej się zakończyło. Żeby nadeszło nasze zwycięstwo. Żeby wszyscy żyli spokojnie, w pokoju i cieszyli się życiem. Przecież życie jest tylko jedno. Zawsze jak kładę się spać, modlę się i proszę Pana Boga, żeby dał naszym żołnierzom siłę, aby mogli to wszystko wytrzymać. Nie wiem, jak oni biedni to wytrzymują. Jak kładę się spać i jak wstaję rano, to modlę się mówiąc: Boże, daj im zdrowie, siłę i cierpliwość, żebyśmy mogli zwyciężyć, żeby wszystko było dobrze i wreszcie nastał pokój. Bardzo Wam dziękuję. Bóg nam pomoże. Jak się mówi, proście, a będzie Wam dane. Wszystko będzie dobrze. Dziękuję za wszystko, co dla nas robicie. Za to, że nam pomagacie. Niech Bóg Wam da zdrowie. Proszę pamiętać, że jesteśmy z Wami, że jesteście w naszych sercach i że będziemy Wam pomagać, aż nadejdzie pokój. Bardzo Wam dziękuję. Przepraszam, jak coś powiedziałam nie tak. Przepraszam. Bardzo dziękuję za wszystko. Извините меня, если что-то не так я сказала. Извините. Спасибо вам большое. За все спасибо. Tak jak Państwo słyszeliście, te podziękowania po tak dramatycznej historii brzmią jeszcze bardziej chyba przejmująco dla nas. To mieszkanie, w którym mieszka pani Natalia, mieszka z całą rodziną, mieszka z małymi dziećmi, rzeczywiście jest pozbawione okien. Teraz te okna są już zamurowane. Od drugiej strony nie ma balkonów, zostały wyrwane w wyniku tej eksplozji rakiety. Zastanawialiśmy się, gdzie będzie można skorzystać z tego generatora, który ma trafić w ręce, bo przecież on powinien być właśnie gdzieś na otwartej przestrzeni. Nie można go też stawić na sąsiednie balkony, bo ich też nie ma. Piętra nad panią Natalią też nie ma. Zostało zniszczone, ale jednak no, przynajmniej generator jako możliwość doładowania urządzeń na zewnątrz, przed budynkiem, to są tak te generatory wykorzystywane. Ta wizyta oczywiście powodowała też taki moment, kiedy wychodzili też inni mieszkańcy, zapraszali nas, żeby wejść, żeby zobaczyć kolejne mieszkania. Wszyscy oczywiście z takim żalem, bólem, ale z drugiej strony z radością, że przyjechali Polacy do tych ich miejsc i że chcą pomóc, że starają się pomóc. I wizyta pani marszałek jest zabezpieczana przez siły specjalnych operacji, ukraińskie siły specjalnych operacji. Mieszkańcy no po prostu rzucali się na szyję tych ukraińskich żołnierzy, całowali, dziękowali i za każdym razem pojawiały się te życzenia, żeby strzegł ich Bóg i żeby oni pilnowali, strzegli ich ziemi. To po prostu momenty naprawdę niezwykłe, wzruszające i pokazujące, jak pomoc jest potrzebna. Stamtąd, tak jak już powiedziałem, konwój humanitarny pojechał dalej w obwód zaporoski. Teraz już kolejne obwody, trochę dalej na zachód Ukrainy, ale tam też pomoc jest potrzebna i do kogo ta pomoc dotarła, na pewno o tym opowiemy i w programie wschodnim i w następnych raportach. Ale właśnie rozmawiając z tymi osobami, między innymi z tą panią, nie zadawałeś im pytania, czy chcą się ewakuować, czy w ogóle mają możliwość ewakuacji z tak niebezpiecznego miejsca? O, pamiętajmy, że Konstantyniwka to jest jednak miejscowość, która w pełni jest kontrolowana. Halo, Arturze, czy mnie słyszysz? Arturze? Chyba straciliśmy łączność z Pawłem. Jeszcze raz spróbujemy. Spróbuję, mówię cały czas, być może rzeczywiście jest jakiś problem, ale ja słyszę antenę. Jeżeli Arturze mnie usłyszysz, to powiedz. Arturze, czy teraz może wróciłem już na antenę? Mieliśmy łączność. Jestem, czy... Tak, teraz mam sygnał od realizatora, że chyba już z powrotem jestem na antenie. Mam nadzieję, Arturze, że ty też mnie słyszysz. Niestety nie mam,
nie mam takiej pewności, ale spróbuję odpowiedzieć na to pytanie od Artura, które ja usłyszałem. Tak, rozmawialiśmy o tych kwestiach związanych z ewakuacją. Pamiętajmy jednak, że Konstantynówka to jest ta miejscowość, która jest teoretycznie przynajmniej w strefie, a czy na pewno praktycznie jest w strefie kontrolowanej przez Ukraińców i teoretycznie powinna być bardziej bezpieczna. Ci ludzie bardzo często jednak już są w ogóle uchodźcami. Oni bardzo często uciekli z terenów, które albo są teraz pod okupacją, albo które są zagrożone, jak Bachmut. Z takimi mieszkańcami też rozmawialiśmy i te osoby w pewnym sensie bardzo często są rzeczywiście na takich walizkach, bo muszą jechać dalej, ale jednocześnie nie są przekonane, że chcą jechać dalej. Boją się tego kolejnego przejazdu gdzieś w głąb Ukrainy i funkcjonowania w nowych warunkach. No, rozmawiałem też z dziećmi, które przecież uczą się, co prawda korzystają z internetu do tego, żeby uczyć się w szkołach online, ale też jakoś są związane ze swoim środowiskiem. Gdzieś bliżej są tych swoich nauczycieli, gdy są w swoich miejscowościach i też mówią o tym, że nie chcą wyjeżdżać, chociaż korzystanie ze szkoły online też jest oczywiście problematyczne, bo tam też często są kłopoty z internetem. Ale miałem też takie wrażenie, że nawet gdy się rozmawia z dziećmi, rozmawiałem kilka rozmów z takimi kilkunastoletnimi osobami, to wyczuwa się w nich niesamowitą jakąś dorosłość. Taką być może wymuszoną przez tą sytuację i odpowiedzialność. A oni sami opowiadają o tym, że chcą się uczyć, opowiadają o szkole, która jest dla nich ważna. To brzmi nawet zaskakująco z perspektywy osób, które przywykły do tego, że najczęściej szkoła, czy często szkoła może się kojarzyć ludziom w tym wieku z czymś nie do końca przyjemnym, a im się kojarzy z czymś, co jest całkowicie normalne i do czego po prostu tęsknią. Arturze? Niestety 2 lata COVID-u, teraz rok tej pełnowymiarowej wojny. Też rozmawiałem z dziećmi, też dzieci chcą wracać do szkoły, nawet tutaj w bezpiecznym relatywnie Lwowie. Gdzie jutro będziesz, Pawle, jeżeli mogę zadać takie pytanie? Tak, ponieważ już nie towarzyszę pani marszałek, więc mogę mówić o swoich planach. Mam nadzieję, że jutro już trafię do Kijowa. To będzie oznaczało, że część audycji poprowadzimy razem z Dmytrem Antoniukiem. I mam nadzieję, Arturze, że my też niedługo się spotkamy, bo kolejny punkt zaplanowany na mojej trasie to Lwów. Także w najbliższej przyszłości powinniśmy się już spotkać. Niesamowicie się cieszę, serdecznie zapraszam. Dziękuję, Pawle, za tę emocjonującą relację. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. A już z Państwem się pożegnam. W raporcie z Kijowa mówił do Państwa Artur Żak, realizował Szymon Dąbrowski, a tak jak Paweł Bobołowicz mówił, usłyszymy się jutro o 9:30 w raporcie z Kijowa. Kłaniam się nisko. Raport z Kijowa.